Maciek, obiecuję ci, że to nigdzie nie pójdzie, tylko usłyszy to Daniel Kondraciuk. Jesteśmy w Londynie, przy Victoria Station, w Starbucksie. Cafe Nero. Słuchaj, wszedłem tutaj kupić sobie kawę i spotkałem ciebie, a ty mnie zapytałeś, zaczepiłeś. Czy czasami nie kręci pan podcastów? I czy nie jest pan tym sławnym pływakiem? Daniel, słuchaj, ty myślisz, że mamy słabe zasięgi. Zobacz, że również w Londynie spotykamy naszych słuchaczy i sprawiają nam niesamowitą tym przyjemność, że nas po prostu zaczepiają, tak? Trzeba szerzyć zasięgi. Maciek, słuchaj nas dalej. Opowiadaj o nas, żeby również twoi koledzy mogli nas również słuchać. No i postaramy się, żeby nasze podcasty były jeszcze ciekawsze dla ciebie. Bardzo dobrze. Mam nadzieję, że brata zmobilizuje do zrobienia pełnego Ironmana. No właśnie, ty trenujesz triathlon? Ja nie, brat. Ja tylko biegam. Biegasz, ale słuchasz również naszych podcastów. Dokładnie. Super, to życzymy ci samych sukcesów. Trzymaj się. Pozdrowienia dla Huberta. Cześć. Pozdrowienia dla Huberta. Patrz, wyciął. Kochani. Ale łajza. Kochani. Nie. Nic nie wycinałem, były pozdrowienia dla Huberta. Były pozdrowienia, pozdrawiam Huberta. A my jesteśmy na wizji? Tak, już jesteśmy na wizji. Witamy oczywiście naszego gościa. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja chciałem tak jeszcze zanim tutaj się poznamy bliżej zapytać Andrzej, dlaczego ty z tych emocji nie wiedziałeś, gdzie ty wszedłeś w ogóle? Mylę Starbucks, gdzie ty byłeś? Z Nero Cafe? Green Cafe Nero, możesz się wypowiedzieć? Znaczy trochę mi głupio, ale ja byłem po czterech piwach, więc ja nie wszystko rejestrowałem wtedy. Ale na szczęście byłem z dzieckiem moim. Którym się opiekowałem. Nie, dziecko mną się opiekowało, czułem się bezpieczny, więc mogłem sobie na to pozwolić. No i dlatego nie kojarzyłem, gdzie, w jakim miejscu ja się znajduję. Zaraz mieliśmy autobus na samolot. No wszystko w ogóle wydarzyło się w tak szybkim tempie. Maciek zaczepił mnie w tej kawiarni w bardzo sympatyczny sposób. Rozczulił mnie oczywiście swoim pomysłem. W ogóle cześć Maciek. Cześć. Słuchaj, w niedzielę widzieliśmy się w Londynie, a dzisiaj spotykamy się tutaj u nas w studio Run Forest. Co się wydarzyło przez te 5 dni takiego, że ty do nas tutaj dotarłeś? Myślałem, że ty mi powiesz, jakim cudem ja się tu znalazłem. Bo ja dalej w to nie wierzę. To znaczy, dlaczego nie wierzysz? Bo przyleciałem specjalnie po to z Anglii do Warszawy, żeby nakręcić program o marzeniach. Program o marzeniach. No. Maćku, opowiedziałeś mi również podczas tego spotkania, że spełniło się twoje najważniejsze w tym czasie marzenie w życiu, czyli otrzymałeś propozycję pracy. Mógłbyś o tym coś szerzej powiedzieć? Zacząłem wysyłać CV-ki do wszystkich stoczni praktycznie w Anglii, żeby dostać pracę jako budowniczy łódek. Jedna stocznia się do mnie odezwała, stwierdziła, że są mną zainteresowani i że podpiszemy kontrakt, więc stwierdziłem, że jadę, bo nie ma na co czekać. A po tygodniu, zanim zacząłem pracę, dowiedziałem się, że niestety firma straciła kontrakt, przy którym miałem brać udział i się wysypało wszystko. Także mam przytulne mieszkanko w Anglii na południu. No właśnie, no właśnie, kiedy się widzieliśmy, ty byłeś rozentuzjazmowany tym, że za chwilę dotrzesz do firmy, w której podejmiesz wymarzoną pracę, bo chcesz budować piękne łodzie żeglowe, tak? Tak. Natomiast we wtorek dostałem od ciebie wiadomość, dostałem od ciebie list, że niestety czar prysł. Dokładnie. To twoje marzenie niestety legło w gruzach. Pracy nie dostałeś, zostałeś z butami nowymi do biegania, z pięknymi trasami w okolicy miejsca, w którym wynająłeś mieszkanie, bo miałeś nieopodal pracować. I zadałeś mi pytanie, czy moglibyśmy zrobić program o marzeniach, czy mógłbyś opowiedzieć z własnymi słowami, jaką propozycję mi złożyłeś i jak ten program miałby wyglądać? O jakich marzeniach chciałeś rozmawiać? O spełnionych, niespełnionych, czy o takich, których nie powinniśmy spełniać? Znaczy, jak pisałem to chyba miałem na myśli to, że one są niespełnione, ale to jest raczej taki moment, w którym po prostu ktoś zaczyna wątpić, a później i tak dostaje nową siłę, bo miałem też ogólnie propozycję pracy z Walencji, i jedną stopą już na praktycznie byłem spakowany, miałem tam lecieć i się dowiedziałem, że niestety nie dostanę tej pracy. I w pewnym momencie byłem strasznie zły, ale stwierdziłem, że no, że nie można się załamywać i to można tylko przekuć na,
na dalsze poszukiwania i na znalezienie jakiejś innej opcji dostania się do jakiejś stoczni. A także... powiedz w takim razie, co cię trzyma przy takim, przy nadziei, inaczej? Bo tak, wyjechałeś, wynająłeś mieszkanie, które jest ci niepotrzebne w tym miejscu, gdzie przyjechałeś, wydałeś kupę forsy, straciłeś dużo czasu i jaka siła w tobie trzyma cię przy optymizmie, bo my już parę godzin ze sobą rozmawiamy, ty pomimo tych okoliczności przyrody, że tak je nazwijmy, ty nie tracisz rezonu, nie jesteś załamany, świat się nie skończył. Czy to może nie jest, nie wiem, ta para butów, czy to, że biegasz, że ten sport jednak gdzieś tam jest i on ci nie pozwala, wiesz, się załamać i w ogóle i topić smutki w butelce wódki? Szczerze mówiąc, to nie wiem. Dlaczego tak jest, ale muszę powiedzieć, że chyba bieganie nie jest dobre, bo jak biegam, to wymyślam dużo ciekawych pomysłów. Dużo marzysz po prostu. Dużo ciekawych pomysłów, które później staram się zrealizować. Ja wróciłem z biegania po tym, przedtem jak do ciebie napisałem, także to jest jeden z tych rzeczy, jedna z tych rzeczy właśnie. Maciek, gdybyś wrócił z basenu, to byś był tak przytłoczony tym wszystkim, że nie napisałbyś nic. Myślę, że tak. Maciek, dziękuję. Maciek, dostałem od ciebie wiadomość i powiedziałem ci, że tak, że możemy zrobić program o marzeniach, ale jest jeden warunek. Zrobimy go, jeżeli ty będziesz gościem w naszym programie, ponieważ ty czujesz te marzenia i chcielibyśmy, żebyś ty opowiedział o tych marzeniach. Zapytałeś, że no dobrze, no jestem w sumie bezrobotny, to chyba mogę przyjechać. Ja ci powiedziałem, no to dawaj, ale kiedy? W piątek? Tak, ale w ten? Nie, no niemożliwe, tak szybko? No i tak szybko, czyli od niedzieli do piątku minął 5 dni, jesteś dzisiaj naszym gościem. Porozmawiajmy o marzeniach. Dobrze. No moim marzeniem jest budować wódki. Albo być zaangażowanym w jakikolwiek inny sposób przy tym środowisku żeglarskim, także to jest jakieś takie... Dobrze, a powiedz w takim razie, ile byś zrobił, żeby zrealizować swoje marzenia? Zostało mi jeszcze trochę pieniędzy, także mogę trochę o to powalczyć. Czy jakbyśmy na przykład przeprowadzili z tobą rozmowę kwalifikacyjną i zadali ci trudne pytania, tak jak pracownicy Apple mają tam, wiesz, co było twoim największym sukcesem albo co było twoją największą porażką w życiu. Czy ty jesteś gotowy, żeby na takie pytania odpowiedzieć? Jasne. To zacznijmy. Co jest twoim największym sukcesem w życiu? Samodzielne zrobienie pracy magisterskiej dotyczącej infuzji żywicy. Uważam, że to dodało mi pewności siebie i spowodowało, że mimo jakiegoś braku większego doświadczenia, jeżeli chodzi o ten temat, pozwala mi myśleć o tym, że jestem w stanie dźwignąć ten temat i przekonać ludzi, że nawet jeżeli by mnie zatrudnili bez tego doświadczenia takiego papierkowego, to zaangażowanie i pasja włożona w to wszystko pozwoliłaby mi spełnić ich oczekiwania. Drugie pytanie. Czy bycie innowacyjnym w myśleniu o swojej pasji, swoim życiu zawodowym, to jest dla ciebie cel czy konieczność? Chyba i jedno i drugie. Bo jest mi, bycie innowacyjnym pomaga się w jakiś sposób wybić, bo będąc na rozmowie kwalifikacyjnej w tę środę, dowiedziałem się, że strasznie ich ujęło to, że jechałem 70 mil autobusem, żeby kolejne 10 mil pokonać z kartonem w ręku, czekając na autostop. I powiedzieli, że za to zdobyłem u nich tyle punktów, że zastanawiałem się, jak mnie tu zatrudnić. Druga rzecz to zrobiłem CV, w którym jak wysyłam do stoczni CV, to wysyłam CV, list motywacyjny i zrobiłem rodzaj portfolio, w którym mam zamieszczone zdjęcia, co do tej pory zrobiłem. Nie jest tego dużo, ale zawsze jest. I dowiedziałem się po raz kolejny, że to jest rzecz, która zdecydowanie spowodowała, że wow, temu gościowi się naprawdę chce. Mhm. Hubert. Maciek, masz koszulę w stateczki, jachty. Bokserki też. Właśnie chciałem zapytać, czy kurczę bokserki, naprawdę? Naprawdę. Czy to możesz jest... się zapytać nie Andrzeja. Wiem, czy... A dlaczego? Przepraszam, dlaczego mogę się zapytać Andrzeja o to, czy masz bokserki? Bo u niego spałem. Aha, rozumiem. No chłopcy się zaprzyjaźnili. Ale w majtkach spaliśmy. Chłopcy się od tygodnia zaprzyjaźnili. Maćku, wystartowałeś w półmaratonie. Wystartowałem. Dlaczego w nim wystartowałeś? Tylko dlatego, że miał piękny medal w kotwicy. Czyli ty jesteś totalnie zakręcony na punkcie żeglarstwa. Skąd ta pasja? Tak. Kiedy się ona zrodziła? Jakieś 20 lat temu, kiedy rodzice nas brali na Mazury na żagle, przejeżdżaliśmy starym czerwonym Fiatem pół Polski, żeby 2 tygodnie pływać po jezioraku w Iławie. I
i myślę, że to gdzieś tam wtedy się to zakotwiczyło. Nie wolałeś kopać piłki, Jeziorak i Ława, klub piłkarski. Nie chcieliście ściągnąć, nie? Przyjeżdżałeś regularnie na obozy, patrzyli, wytrwały. Ale nie kopaliśmy piłki. Nie, śmieję się, żartuję. Niesamowite to, czy mówisz, 20 lat. A ile ty masz lat, Maciek? 28. To zobaczcie, trochę wcześniej trzeba zaczynać, jak widzicie, nie tylko tenis, ale również inne dyscypliny sportu. Dla mnie to jest nieprawdopodobne, co mówisz i pytania, na które odpowiadałeś, zadane przez Daniela i ta wasza przygoda kompletnie... Ale to jeszcze nie koniec tej naszej przygody. Andrzej, nasi słuchacze mogą pomyśleć, że to jest wszystko poukładane, wyreżyserowane. Że porozmawialiśmy gdzieś, znaliście ale się Ale ja Danielowi mówiłem, że część słuchaczy, czy większość słuchaczy nie uwierzy w to wszystko, co się dzieje. Znaczy w to, co się dzieje, to jeszcze tak, ale za chwilę my mamy, słuchajcie, swoją grupę na Facebooku, gdzie się komunikujemy. Znaczy Andrzej wrzuca tam informacji po prostu tyle, że ja już nie wiem, co się dzieje. Chałturnicy, wiadomo, no bo tak zostaliśmy nazwani. I uważałem, że robi sobie jaja, że przyjedzie Maciek, że żartuje, że opowie, po prostu zrobi tak jak zwykle, czyli naopowiada, emocje podbuduje, nie? Rośnie umie i puści na telefonie, będą sobie gadać przez telefon. Ja przychodzę tutaj ledwo żywy, zamarznięty, prawie po rannym treningu, patrzę, stoi człowiek. No i tak trochę mnie zatkało i mam nadzieję, że jeszcze wielu ludzi zatka. No ale Maćka, właśnie ale żeby przyjechać poznać Huberta Duklanowskiego, to chyba warto, co? No bardzo ci dziękuję, to bardzo miłe. Słuchaj, to jest naprawdę bardzo miłe, bo... Miód na nasze serce. Oglądam twoje relacje na Instagramie, także... No dobrze, ale... Żona mówi, że już są tak nudne, że na pewno tego nikt nie ogląda, ale ja się nie poddaję, bo trzeba dążyć i za marzeniami, nawet jak się nieraz głupoty palmy. Właśnie to jest, jeżeli mogę się wtrącić, to chyba jest taki moment, kiedy ten coaching, o którym rozmawialiście w zeszłym tygodniu, trochę robi swoje, bo może oglądać ciebie, nie wiem, załóżmy 100 osób, z czego jedna osoba ma problem z treningiem i to chyba warto zrobić te nagranie, bo ta jedna osoba wyjdzie na trening, bo ciebie posłucha. Tak jest, no, czyli jest jedna osoba, która cię słucha. Widzisz, tak, Huber, bardzo brawo. Ci, Maciek, dziękuję. Super. To jest super miłe i słuchajcie, to o czym mówiliśmy z Andrzejem na naszych wcześniejszych, podczas naszych wcześniejszych audycji, warto robić dużo, nawet jak to będzie dla jednej osoby z korzyścią. Naprawdę warto. Maciek, to, że przyleciałeś do nas, to, że mnie zaczepiłeś, ty troszeczkę taki jesteś poza tą naszą rzeczywistością, moim zdaniem. Ty działasz troszeczkę jak sportowiec. Sportowiec, który ma marzenia i który bez względu na wszystko je realizuje, nie oglądając się na takie przyziemne, codzienne, na przykład zarabianie pieniędzy. Masz ścisły umysł, jesteś inżynierem. Ja miałem wrażenie, że takie osoby są bardzo pragmatyczne, to znaczy mają osiągnąć sukces, mają zarabiać kasę. W żadnej naszej rozmowie nie przewinął się temat pieniędzy. No nie. Czy one są dla ciebie istotne, czy one są ważne? Znaczy, ja mógłbym robić to za darmo. W sensie budować te łódki, bo ja jak wchodzę sobie do stoczni i czuję zapach żywicy, to mnie to strasznie kręci. Niektórzy mają tak z benzyną na przykład. Ale... To ja ci przerwę na sekundę, żeby natychmiast oddać ci głos, to ty co byś nie robił, tak jesteś skazany na sukces. Dlaczego? Nie chcę cię martwić. Nie chcę cię tylko po prostu skołczować. Jako twój coach, live coach podczas programu, bo to się dzieje na żywo, ja ci mówię, że cokolwiek byś nie zrobił, to wszystko co marzysz, to się wydarzy. Maciek, tak jest, tak jest moje zdanie. Ja widziałem, że nie obserwujesz, sprawdziłem. Zaraz coach zapytamy Dan. Psychologa, czy tak zaraz jest. Zaraz zapytamy, tak. Daniel ma drugi swój profil, Coach Dan. I tam ma naprawdę miliony obserwujących. Nie obserwujesz. Musisz zacząć obserwować. Muszę naprawić ten błąd dosyć szybko. Dosyć szybko, wiesz, bo łódka zatonie. Maćku, biegasz. Biegam. Chcesz spełnić właśnie swoje marzenie. Jeżeli mogę coś powiedzieć a propos tego, że tego biegania i myślenia, to jest tak, że ty na pewno to, Hubert, będziesz wiedział, jak się biegnie. Andrzej przecież Hubert nie, wiadomo. Hubert Andrzej biega tylko półtora razy w tygodniu. Właśnie, skończy dramat. I brzuch już mu urósł. Przestaje być sexy. Jeżeli masz zawody, to biegniesz i raczej niewiele się dla ciebie liczy, prawda? Prawda, jest tam... niewiele. Najchętniej bym jak najdłużej spędził na tej trasie często, bo wiadomo, w domu różnie. Ja jak biegnę zawody, to myślę tylko o mecie, także... ale która to... się oddala. To jest tak, że jesteś tak skupiony na jakimś celu, że no nie zauważasz pewnych rzeczy. I ja tak mam przynajmniej z tymi łódkami, że no może komuś się wydać to szalone i dziwne, ale no mnie nie interesują pieniądze, nie interesują mnie tam jakieś rzeczy poboczne, jak na przykład niektórych interesują wydarzenia w Alpach. No nie wiem, ja tam nie przejmuję się tym, bo mnie interesują zupełnie inne rzeczy. Także... Słuchaj, w takim razie za chwilę, zanim zaprosimy naszego eksperta,
specjalistę od psychologii, doktor Monikę Dreger, dobrze pamiętam. Z pamięci, nie? Nie, no ja chciałem... Chciałem być miły, tak? Nie. To nie jest tak. Słuchajcie, zanim zaprosimy do stołu naszego eksperta, żeby wiesz, ocenił, czy twój sukces nastąpi szybko, czy to długo, choroba. Czy to nie jest obsesja i tak dalej, i tak dalej. Ja chciałbym ci zadać kilka pytań z kwestionariusza, który miałem przygotowany dla inżynierów Apple. Podobna branża, innowacyjna, troszeczkę inne komponenty do pracy, tak? Tu elektronika, tutaj żywica i tak dalej. Ale te pytania bardzo mi się podobały. Nie miałem jeszcze okazji, żeby ich użyć. I co się okazuje? Andrzej dzwoni, że będzie sytuacja, że przyjedzie chłopak z Londynu, nasz wielki fan biegania, podąża za marzeniami. Może teraz jeszcze mu troszkę nie wyszło, ale może warto byłoby go zaprosić. On przyjeżdża i ja tylko skracam historię. On przyjeżdża do naszego podcastu. My wszyscy jesteśmy pod takim wrażeniem, że ja sam nie wiem, czy to się dzieje naprawdę, czy nie. I te pytania nagle mi się pojawiają, więc ja chciałbym ci je zadać. Co cię tu sprowadza? Boję. To jest pytanie do inżyniera od software'u. Co cię tu dzisiaj tak naprawdę sprowadza? Marzenia i walka o nie. Marzenia i walka o nie. Dobrze, drugie. Czy jesteś mądry? Wydaje mi się, że tak. I co chciałbyś z tą swoją mądrością zrobić? Porządek z tymi kablami na stole. To są dzięki, że mnie uratowałeś. To są krótkie pytania do inżynierów Apple. Nie bierz tego osobiście. Mógłbyś powtórzyć? Co chciałbyś z tą swoją mądrością zrobić? Sprawić, że będę szczęśliwy. Kurczę, nie wiem, czy ja mogę to zaliczyć, bo ja bym odpowiedział epicko, wiesz, po amerykańsku, żeby zbawić świat. Ale być może moja odpowiedź jest zła i o to zapytamy Monikę Dreger. Jak będziesz szczęśliwy, to będzie zbawiał świat. Andrzej, czy to jest czas, żeby zaprosić naszego gościa, czy mam jeszcze kilka pytań do naszego gościa, który przyjechał do nas specjalnie z Londynu? Myślę, że Monika by nam bardzo pomogła, dlatego że ona od strony naukowej by troszeczkę... Ja wiem, że tego pytam się, czy to już jest ten moment. Myślę, że bo nasi widzowie, zobacz, komentują, sobie oglądają. Sobie ludzie, którzy do tej pory nas nie oglądali, widzę, że teraz nas oglądają i to z wypiekami na twarzy. To co? Przywitajmy Monikę. Uh-huh. Nasz operator zapraszamy. Pokaże tutaj na pewno jakimś... kamera szósta. Bardzo proszę. O. Tutaj zapraszamy. Tu masz mikrofon swój. Proszę. Andrzej, przesuń się tutaj do nas. Krzesełko, bardzo prosimy. Jest wiadomość dla ciebie. Wiadomość dla mnie? Andrzej? Są wiadomości dla mnie. Ale znowu przyszły paznokcie, ale... po prostu rok. Andrzej, specjalnie dla ciebie nie zmieniała. Nie zmywała od 2 tygodni. To jest wiadomość od pani coach, która była u was w zeszłym tygodniu. Przepraszam bardzo, muszę przekazać Hubertowi to. O. Ja nie wiem, czy Hubert jest na to gotowy. Już tam się zajmie Messengerem i już będziemy mieli spokój z Hubertem. Andrzej, chciałbym... Dziękuję. Proszę pozdrowić. Chciałbym... To ona ogląda, więc naprawdę? Możesz spokojnie powiedzieć. Maciek, tak. Jak się czujesz w towarzystwie psychologa? Byłeś kiedyś na wizycie u psychologa? Nigdy. O. Ale odbyliśmy miłą rozmowę, także jestem mniej jeszcze skrępowany poznaliśmy. Tym wszystkim. Monika ci przeprowadziła terapię? Jeszcze nie. I nie będę diagnozować. I nie będę. Nie prosimy. Tutaj, to już taki słyszałam, że może coś. Mieliśmy powiem. Takie niecne plany i zamiary. No właśnie, ale nie chcemy was stawiać w trudnej i kłopotliwej sytuacji. Super. Maciek, jak będziesz miał pytanie do psychologa, to również oczywiście je zadawaj. Poczuj się jak prowadzący. Czy jestem ten szalony? Program. Nie. Ciężar z barków. No dobra, to teraz przejdźmy do konkretów. Ja zadam za Maćka pytanie, czy Maciek powinien mieć również skarpetki w jachty? No żeby było tak wszystko na full? Nie wiem. Jeszcze Maciek się nie dorobiłem. No jasne, że tak, ale się nie dorobiłem jeszcze. Nie, ale Maciek, generalnie jesteś taką osobą, która ma wszystko dopięte od A do Z? Tak w życiu funkcjonujesz? Jak nie wyjdziesz na trening, to masz wyrzuty sumienia, jesteś wściekły. Miałem tak. Ale się tego wyzbyłem. Miałem tak, że miałem na kartce rozpisany każdy dzień, jak się przygotowywałem do półmaratonu. I właśnie pasowałeś do takiej osoby. No dawaj. No inżynier. No. Tak. Naprawdę. Czyli taki... Miałem rozpisane, zapisywałem relacje, że tak powiem, z każdego treningu, jak się czułem i tak dalej, czyli tak powiedzmy trochę szaleńczo książkowo do tego podchodziłem, ale po ostatnich, że tak powiem, trochę urazach i tym, że strasznie się po tych przygotowaniach wymęczyłem, bo praktycznie do półmaratonu się przygotowałem w
niecałe pół roku i wykręciłem, wydaje mi się, że nie taki głupi czas jak na amatora, bo zrobiłem godzinę 39 w Szczecinie pod koniec wakacji, 32 stopnie, także bardzo w połowie dystansu kolka. I wcale ty nie, wiesz, pół roku to wiesz, Ironmani powiedzieliby tobie, że w ogóle straciłeś dużo czasu, co najmniej 4 miesiące. Nie. Słuchajcie, to ja może zadam, bo widzę, że jesteście w konsternacji. Ta sytuacja was przerosła, ale od czego jestem ja? Dawaj. Cały na biało. Ja muszę siebie pokazać, bo ja specjalnie, ale to za chwilę założę, bo ja specjalnie marynarską bluzę sobie tutaj przygotowałem do programu. Już masz propozycję od Adriana Kwiatkowskiego, masz już propozycję skarpetek w skarpetek. Dziękuję bardzo. Słuchajcie, ja mam pytanie do naszego gościa, specjalistki od psychologii, do Moniki. Moniko, powiedz, co my mamy zrobić z Maćkiem? Czy mamy mu odradzać? Czy mamy sugerować mu, żeby przestał, żeby się uspokoił, żeby na przykład znalazł sobie robotę, nie wiem, w Tesco, jak śpiewa Arek Jakubik, albo żeby znalazł sobie jakąś robotę na budowie, gdzieś się załapał. Co ty byś doradziła chłopakowi? Nie wiem. Zaskoczyłeś mnie, wiesz. Nie, no nie chciałabym jakoś brać odpowiedzialności za co za życie, tak i doradzać. Słuchaj, więc... ale jesteśmy takim program telewizyjny i podcastowy, to jest takie wycięcie z życia. My tutaj sobie, to jest takie laboratorium. No potraktujmy to jako laboratorium. Innego, wiesz, to ja coś innego powiem. Powiem, że mi się bardzo podoba, bo generalnie mówi się, że marzenia się spełniają, nie? A ja sobie myślę tak, że Łukasz spełnia swoje marzenia i to jest ważne. Tak, żebyśmy mieli taki przekaz, tak elegancko wam powiem, że marzenia możemy spełniać sami. O Jezu, samurowało was. My nie wiemy, co mamy powiedzieć. Halo. Każdy na tym myśli. Bo ja właśnie myślę o tych marzeniach i spełnianiu ich indywidualnie. I mówienia o tym głośno, bo Maciek o tym mówi głośno, nie boi się. Maciek, a jak tężyzna, powiedz mi, fizyczna, czy przy takiej budowie jachtu, to ty jesteś w stanie bez pomocy żadnych maszyn pracować? Jak to się robi? To mnie ciekawi i ludzie też chętnie by usłyszeli. Ogólnie jest kilka technologii produkcji jachtów. Najbardziej popularne to jest po prostu kładzenie maty z włókna węglowego albo szklanego i rolowanie jej, czyli przesączanie jej żywicą. Bo ty nie lubisz siłowni, czyli to byś, jakby cię zatrudnili... A kto powiedział, że nie lubię siłowni? Nie wiem, ja tak uważam. Tak? Bo uważa, że biegacze nie lubią siłowni. Trochę większy niż ty. Trochę większy niż ty. Poczekaj, za 2 tygodnie się sprawdzimy, pochodzę na basen. Uważam, że to jest dość fizyczna robota. Ta forma tak, ale ja na przykład chciałbym robić w czymś bardziej innowacyjnym, czyli w infuzji żywicy, która jest mniej wymagającą pracą. Na pewno mniej siły wymaga, bo jedyne co trzeba zrobić, to dobrze poukładać maty i nałożyć taki worek specjalny, przepuścić żywicę. To tam się praktycznie samo dzieje. Tylko trzeba ten pierwszy etap, czyli odpowiednie położenie żywic przeprowadzić samemu i dobrze to tam wszystko rozplanować. Co się stanie, jak popełnisz błąd w późniejszej? Ktoś może utonąć. No właśnie, czyli to jest bardzo odpowiedzialna robota, ta twoja. Bardzo. Tam nie ma, że jak troszeczkę gdzieś żagiel się poszarpie, to nic wielkiego się nie stanie, jakoś sobie damy radę, nie? Są takie regaty Volvo Ocean Race, w których kilka lat temu... Ja się przygotowałem dzisiaj tak a propos. Ludzie miałeś tego nie robić. Ludzie musieli się ewakuować z jachtu, bo to utonąć. Także to nie są przelewki, szczególnie na takim wysokim poziomie, nie? Że gdzie ludzie tam przekraczają właściwie granice wytrzymałości swojej i jachtu, żeby być jak najszybszym. A ty chciałbyś też takie duże jachty budować, jak w tych wyścigach Volvo biorą udział? Czyli bardzo odpowiedzialna. Bardzo bym chciał. Ja ciebie zaproszę na obóz w lipcu, który dogrywamy z Adidasem i tam jeszcze z paroma osobami do hotelu Mila. To jest pensjonat, który Kuśnierewicz, tu rozmawialiśmy chwilę, prowadzi. Nie wiem, czy on jest cały, jego nie ma znaczenia, bo jak wiesz, pewnie on się przygotowuje cały czas do jakichś tam wielkich wyczynów, opływa cały świat i tak dalej, i tak dalej. To ja ci wrzucę zaproszenie. Znaczy, możesz się czuć zaproszony, nie? Dziękuję bardzo. Na obóz, podamy ci tylko daty, przyjedziesz, poznasz, popatrzysz, może Kuśnier ci wrzuci jakąś robotę, może będziesz siedział tam w Nidzicy, koło Nidzicy, Jura, Nida, czy jakieś tam miejscowości. A fakturę dopiero ci Hubert pobożę. A fakturę pobożę, funta, wiesz, ale to się nie przejmuj, bo jakby tym się nie będziemy przejmowali, przecież liczą się marzenia. Moniko, Moniko, ty jako zawodowiec, który na co dzień pracuje z ludzkimi emocjami, z ludzkimi marzeniami,
z deficytem tych marzeń albo z ludźmi, którzy nie wiedzą, jak je zrealizować. Słuchałaś dokładnie, co Maciek mówił, jeśli chodzi o to, co, jaką pracę wykonał, żeby dostać tę robotę. Ile wyrzeczeń, ile kilometrów i tak dalej, został z niczym. Czy ty jesteś? Nie wiadomo. Jeszcze nie wiadomo, tak. Ale na ten moment, w którym rozmawiamy, program się jeszcze nie skończył, jest 12:15. Program się jeszcze nie skończył. Ty jako zawodowiec, co ty radzisz takim osobom w takich sytuacjach? Czy w ogóle można coś poradzić? Ty mi tak ciężkie pytania dzisiaj zadajesz. Naprawdę, to straszne. Albo diagnoza, albo rada, albo w ogóle co ja radzę w takich sytuacjach. Mamy tylko trudne pytania. Bo ja nie wiem, to są indywidualne kwestie, wiesz. I naprawdę a to opowiedz o tym, tutaj tak szybko To opowiedz o tym, że to są indywidualne kwestie, no żeby wyjaśnić, dlaczego się o tym nie powinno mówić. Jak zdradził, że ma majtki w jachty, no to on tutaj może o wszystkim rozmawiać. My chcemy go podnieść na duchu, wiesz. Ale wiesz, odmówienie emocji czasami jest trudniejsze niż o majtkach. Nie, ono jak pogada. No dobra, jeszcze raz. Jeszcze raz, co można mu doradzić, ale albo nie wiem, co można mu zasugerować, bo my jako podcasterzy mamy wiele pomysłów, co ma zrobić, tak? Mhm. Te pomysły mogą być kompletnie od czapy, żeby nie powiedzieć dosadniej. Mhm. I my możemy w ogóle, wiesz, z krzywdę zrobić chłopakowi, żeby go jeszcze napompować, wiesz, taką wiedzą coachingową i on wyjdzie nagle na ulicę i powie tak, kurczę, ale było fajnie, to wszystko w tym programie, to było, tak mnie to naładowało, ale wyszedłem na ulicę i okazało się, że jestem sam. Z niczym. Ze swoimi emocjami. W ogóle wiesz, żeby mu krzywdy nie zrobić, bo do czego zmierzam i piję. Gdzieś czytałem, że właśnie takie coachingowe historie, gdzie człowiek jedzie się przez cały dzień, ładuje różnymi historiami opowiadanymi przez tych speakerów eventowych coachów, później po takim spotkaniu zostaje z pustką i sam ze sobą. I my chcielibyśmy tego uniknąć. Znaczy wiesz co, ja pewnie bym się zapytała przede wszystkim, czy zrobił już wszystko, tak? Czy ma takie poczucie, że jest jeszcze coś, co można by było zrobić, żeby te marzenia spełnić? Dużo. O, no właśnie. No i, to no jest, i co? Jest jeszcze kilka pomysłów. I to jest ta karma, tak? Z którą można dalej funkcjonować i dążyć, tak? Bo wiemy, że się nie wyczerpaliśmy wszystkich możliwości. No, to są możliwości, tak? No, znaczy w ogóle tak pierwsze pytanie, czy my chcemy marzenia spełniać? Jeżeli chcemy, no to musimy rzeczywiście dążyć, tak? Do tego my... A możemy nie chcieć spełniać marzeń? Oczywiście. No ja jak mam marzenia i wiem, że do nich nigdy nie dotrę? Ja ci przerwę. Ja na przykład mam wiele marzeń, których nie chciałbym spełniać, bo to wybija cię z rytmu. I na przykład nie mógłbyś podcastu prowadzić, gdybyś spełniał marzenia. I już nie byłoby podcastu. Na przykład, tak by było. Na przykład wyjechałbym do ciepłych krajów na stałe i co byśmy robili? To dokładnie, właśnie. I po podcaście. Nie, ale poczekajcie. A to tam nie ma internetu, żeby można było robić podcastu? Wiesz, co się dzieje. Ale poczekajcie, bo Andrzej, posłuchajcie, wiecie o tym, że Andrzej ma marzenie, tak, bycie najlepszym podcasterem. Ale on już jest. Bo ty czujesz już to? Nie, bo Andrzej się przygotowuje do tych spotkań, w związku z tym Andrzej dąży do... A nie widać, chociaż nie widać. Andrzej już mnie przepytał na temat marzeń i Andrzej wie, że są marzenia takie realistyczne i nierealistyczne, tak? Ja tak. Do tego zmierzam. Do tego zmierzam. Panik jest sam, ja myślałem, że on sam. Kurde, ja wiem, że on sam! Siedzi w domu, książki jedzie, tutaj trzeci dom, patrzy, aha, psycholog, dobra, ta dziedzina, jadę, tu wypisuję, aha, czy on się spotyka ja dzwonię do specjalisty. Czyli jest jak amator, który od fizjoterapeuty wyjdzie amator, i już wie, co poczekam, z kolanem zrobić. Nie wiem, czy amator, bo może specjalista, bo wie, gdzie pytać na przykład, wiesz. On wie, gdzie pytać wybrać, i wie, gdzie dotknąć. To jest specjalista. Wiesz, dobra, poczekajcie. Wracamy do marzeń. Tak, tak, oczywiście. Tak? Oczywiście. Tak? Tak. Czy coś się mi dzieje? Umawiając, nie. Przypomniała mi się historia. A propos strony, przygotowywania nie? się. Ja miałem Maćka na Messengerze, a Monikę na telefonie. I to był taki moment, w którym to wszystko tak zazębiało, prawda? No, i jeszcze w międzyczasie pisałem do ciebie, że to jest dobry temat. Słuchajcie, to a jak ty mi odpowiedziałeś, jak ja napisałem temat o marzeniach, a ty mi odpisałeś jednym krótkim żołnierskim słowem. Kurwa, trzy kropek. Ale w końcu Daniel. To ja wiedziałem, że to jest świetny temat. Ale jak Daniel ze mną w ten sposób rozmawia, no to ja wiem, że to jest wtedy świetny. Daniel, miałeś nie zdradzać kuchni podcasterów. Daniel, ale w końcu wróciły emocje. Czy ty widzisz to? W końcu wróciły emocje sprzed paru miesięcy. Musiał się powiedzieć Maciek, czyli Maciek, spełniasz nasze marzenia. Słuchajcie, wróciły emocje. To ja jeszcze przerwę na to. Słuchajcie, ponieważ my operujemy na żywym organizmie, to nie są heheszki z Radka Majdana, który jest gdzieś daleko i może nas dobrać. Wcale nie jest tak daleko. Wisi na tym. Słuchajcie, mamy żywy organizm, żywego człowieka, który przyjechał do nas z bardzo daleka, przyleciał tutaj właściwie. Wszystko to się wydarzyło w godzinach właściwie.
Nikt na tym nie pracował, ponieważ to, ja to nazywam metafizyką zdarzeń. Że jak coś się wydarzy i nagle powoduje to taką lawinę zdarzeń, która nie wiadomo dokąd doprowadzi. Nie, ja uważam, że Andrzej jest rewelacyjnym A to jest inna agentem. Sprawa. I to jest Dlaczego? Inna sprawa, on ma talent Zobaczcie, do tego. Andrzeja zatrudnić, jego marzenie na pewno było prowadzić gwiazdy. Zobaczcie, on w jeden dzień sprowadził gościa z Premier League do polskiej ekstraklasy i gość siedzi przed wami. Jeden I to jeszcze dzień. Nie koniec tej całej historii. I jeszcze bez kontraktu. I chłopak powiedział, że za darmo przyjeżdża. I generalnie... na potwierdzenie naszych słów Maciek, żeby nie było, nasza gościna, która była u nas w podcaście, siatkarka Michalina Tokarska, napisała, myślę, że po waszym programie nikt nie zostanie z pustką, raczej jest naładowany pozytywną energią. Czyli może się okazać, że zadziała to bardzo korzystnie na Zobaczymy, ciebie. Zobaczymy, taką mam nadzieję. Maciek, ponieważ ja tutaj już miałem jedno pytanie, które mi uciekło, ponieważ go nie zapisałem. Ale ja pokażę. A Monika specjalnie... nie zdążyła odpowiedzieć na swoje. Właśnie, Moniko. Spoko, poczekam. Więc nie, to Moniko, odpowiedz na pytanie, ponieważ Ale to na nie... które? Poczekaj. No właśnie, które zapisałeś? Ty jako specjalista, No ja pamiętam, pytaliście o to, czy są nierealne. Realne i nierealne marzenia. Czy lepiej je zostawić po prostu i w walizce trzymać na przykład? No wiesz, są takie marzenia na przykład. Ponieważ Andrzej się przygotowywał, to wiem, że na przykładach było ciekawie, tak. No więc na przykład są takie marzenia, że nie wiem, chciałabym wyjść za miliardera, nie? I mając lat 48 i wygląd daleko odbiegający od modelki, tak, to jest raczej nierealne, więc po co mam się, nie wiem, inwestować w operacje podobne, plastyczne albo te rzeczy, nie, bo jak skończę z operacjami, to będzie emerytura, więc już też nie mam na to. Nie przerywaj, Kubek. Albo są realistyczne marzenia, tak, bo na przykład miałam takie marzenie realistyczne, żeby napisać książkę i to zrobiłam. W związku z tym spełniłam to marzenie sama. Rozmawialiśmy też o tym, że... Chciałbyś kupić sobie dom we Włoszech. A tak, chciałabym sobie kupić dom we Włoszech, a to jest takie marzenie, które mogę zrealizować, ale czasami się pytam po co. Ale nadal marzysz. No pewnie, że tak. Słyszysz, Maciek? Można o czymś marzyć i nigdy tego nie dotknąć. Wyobrażasz sobie, ja sobie nie zdawałem z tego sprawy. W ogóle dom, mała miejscowość, wiesz, marzę, kocham Włochy. Ale taki hill z górze i te winogrona. No tak, może być. Może być i może, i góry, i wszystko jedno, tam może być. Często bywał. No dobra, i ponieważ rozmawiamy też w kontekście sportowców, no to są marzenia, które żeby sportowcy realizowali, to ja mam taki postulat, zamieńcie je na cele. No, powiedzcie sobie, to jest mój cel. O co chodzi? No nie, wzruszyłem się. A tak poważnie, kiedyś zadał mi pytanie zawodnik, mówi, Hubert, ty chyba nie masz marzeń. A wiesz co, ja miałem marzenia, jak miałem 14 lat i trenerzy mi mówili, że wyjadę na igrzyska, jak później zobaczyłem, że odbiegam dość mocno od światowej czołówki, jeszcze wtedy nie wiedziałem, że odbiegam. Pewnie też dlatego, że jest niedozwolone wspomaganie, co jest, potem się okazywało prawdą niestety. I zacząłem mieć cele i w pewnym momencie, a jak już zostałem trenerem i dość mocno się w to zaangażowałem, przestałem mieć marzenia, mam cele. Dla mnie ktoś mówi, o macie marzenia Igrzysk Olimpijskich, to nie jest marzenie, to jest cel. Mhm. Nie traktuję tego jako marzenie. Marzenie może mieć nastolatek, moja jest opinia, jeżeli chodzi o sportowe. Ale lepiej mieć cel czy marzenia? Znaczy sukces osiągniemy, szybciej osiągniemy sukces, kiedy postawimy sobie cel? Moim zdaniem cel. Dlatego, że jeżeli... Uwaga, sportowcy, stawiacie sobie cele, nie marzenia. Może Maciek, przepraszam, to Maciek może powinien postawić sobie cel. Monika, to jest pytanie do ciebie. A, jednak. Ale ja postawiłem. No czyli tak, to nie, ale wiesz, nie traktować tego w aspekcie marzeń, tylko cel. To jest tylko nazewnictwo tak naprawdę, tak? Tylko, że jeżeli sobie... Dla inżyniera to może być bardzo ważne. Nazwiesz celem, tak? To możesz sobie wtedy, nie wiem, określić środki do dojścia do tego celu, tak? Pół cele, pół środki, cokolwiek, tak? Ale oznaczasz sobie drogę do tego celu. Jeżeli masz marzenie, to ja nie wiem, jak ja o czymś marzę, to nie marzę o tym, jak ja do tego dojdę, tylko sobie marzę o czymś tam, tak? Ty mówisz o 14-latkach, ja myślę, że każdy ma prawo mieć marzenia, tylko jakby jak jesteśmy starsi, dorośli i bardziej rozsądni, no to już potrafimy je posegregować, czy je spełnimy, czy nie. Czy Oczywiście. One mają szansę, albo nie mają szansy na spełnienie, nie? W ten sposób. Ale zawsze możesz marzyć, nawet mając lat 50. Ale wiecie co, ja właśnie się zasmuciłem, muszę się przyznać. Nie, muszę się przyznać, ja się zasmuciłem, bo jak Maciek wywołał pomysł tematu marzenia do podcastu naszego, ja zacząłem się zastanawiać, jakie ja mam marzenia. I się zasmuciłem. Bo ja tych marzeń mam coraz mniej. Znaczy jak byłem młodszy, byłem dzieckiem, miałem ich mnóstwo i one mi się wykruszają. Ale je spełniasz, czy po prostu je gdzieś wiesz, tam... Wiesz, ja dopiero teraz zacząłem się zastanawiać nad tym, Andrzej, po rozmowie z tobą. Kataloguję. Ja zacząłem się po rozmowie z tobą dopiero zastanawiać, tak? Które to są marzenia, które to są cele, czy one są realne, czy są nierealne. Ale to również
to również pytanie do ciebie, ale w aspekcie marzeń Maćka. Czy jeżeli on nie spełni tych swoich marzeń związanych z budową statku, czy to będzie rodziło jakieś konsekwencje w przyszłości dla niego emocjonalne? O Boże. Ja nie wiem. Czy może? Czy mogą? Wiesz, znaczy, wiesz, nie pytaj mnie bo w ten sposób, bo nie wiem. Mogę powiedzieć teoretycznie, tak, że każdy z nas jest inny. Teoretycznie, tak. I każdy z nas w jakiś sposób ma jakąś strategię radzenia sobie z różnymi sytuacjami, tak? I jedni sobie powiedzą, dobra, nie spełniłem swoich marzeń, okej, nie ma sprawy. Inni będą mieli jakiś z tym związany dyskomfort, a inni bardzo to przeżyją, tak? Mhm. I wracamy do poprzedniego spotkania, które mieliście z coachem i potem jest samoukojenie. Samoukojenie po porażce. Jeżeli mogę coś dodać do tej wypowiedzi, to jest tak, że w którymś momencie trzeba się okazać być racjonalnym i stwierdzić, że okej, nie udało się do tego czasu i da się to zrobić może w inny sposób, ale na chwilę obecną trzeba się zająć czymś innym. Gdzieś a propos Igrzysk Olimpijskich słyszałem, że iluś lekkoatletów zajmuje się jeżdżeniem w bobslejach. I nie wiadomo, dlaczego lekkoatleci jeżdżą w bobslejach. Czyli to jest trochę tak, że mieli marzenie być na Igrzyskach Olimpijskich, nie udało im się być jako lekkoatleci, więc stwierdzili, że zmienią trochę profesję, która jest dalej związana ze sportem i w inny sposób się tam dostaną. To jest bardzo fajne spostrzeżenie, to jest super spostrzeżenie. Mój kolega, sportowiec, który zresztą będzie gościem w naszym programie, fizjoterapeuta, pewnie marzył, nigdy o tym nie opowiadał, ale jako sportowiec marzył o tym, żeby pojechać na Igrzyska Olimpijskie. Wiecie, że on był kilkanaście razy już na Igrzyskach Olimpijskich? Tylko nie jako sportowiec, tylko jako fizjoterapeuta, często jako szef misji medycznej. Wydaje mi się, że to jest taka rzecz, która w jakiś sposób też dodatkowo cię buduje, bo miałeś marzenie być na Igrzyskach Olimpijskich, jesteś na tyle racjonalną osobą, że nie udało ci się w ten sposób, ale jesteś zdeterminowany do tego i jesteś w stanie zrobić wszystko, żeby znaleźć się tam w inny sposób. Ja chcę budować łódki, ale jeżeli mi się nie uda budować łódek, to jestem w stanie przyłożyć się do tego, żeby nie wiem, być tam jako inżynier jakiegoś projektu, żeby, no nie, w każdym razie związać się z tym. Czyli emocjonalnie jesteś zbalansowany, tak? Buty może będziesz tworzył, buty. Nie, poczekajcie, bo rozmawialiśmy o tym, że jesteś szalony. Nie, poczekajcie, bo marzenia można modyfikować w jakiś sposób. Oczywiście to, o czym ty mówisz. Ale wracając do tego, co powiedziałeś wcześniej, wiesz co, mnie się tylko wydaje, że są takie sytuacje, kiedy musimy zrezygnować z marzeń, nie? Tylko wydaje mi się, że ważne jest to, żebyś miał takie poczucie, że już zrobiłeś wszystko. Także rezygnuję ze swojego marzenia, a potem za dwa lata nagle jeszcze mi olśni, że mogłem coś. Nigdy nie ma takiej sytuacji, że zrobiłem wszystko. Nie wiem, ale możesz mieć takie poczucie, prawda? Że wydaje mi się, że tak na dzień dzisiejszy to już ale jest wszystko. Tylko, że wykorzystaj wszystkie szanse. No tak, ale jak w grze. Ja też miałem poczucie, że zrobiłem wszystko, żeby znaleźć Maćkowi pracę. Poświęciłem cały wtorek na środę na szukanie Maćkowi pracy. I też wydawało mi się, że ale ty myślisz, że ty spełnisz marzenia w ciągu jednego dnia? No pewnie. No to bardzo ambitnie. Odzew był dosyć duży, także może się to uda. Słuchajcie, tutaj chciałem podziękować wszystkim moim znajomym, facebookowym i niefacebookowym, którzy zareagowali na mój post na Facebooku. Słuchajcie, to jest ja również potwierdzenie na to, że Facebook jest rewelacyjny. Oczywiście, może dlatego, że nie wrzucam, jak niektórzy moi znajomi, prośby na fejsie. Drogi Facebooku, kto mi przewiezie pralkę, prawda? No bo wtedy ja znowu zwymiotowałem na taki, na pewno nie przewiozę, chociaż mam samochód kombi, prawda? No bo jeżeli musimy się posiłkować Facebookiem do przewiezienia pralki, a nie możemy poprosić kolegi z biurka obok albo... Andrzej, uspokój emocje. Dobrze, już uspokajam, już wracamy do tematu. I chciałem jeszcze raz podziękować. Ja osobiście wszystkim z osobna podziękuję. To nie był zwykły wpis pocieszający, mnie motywujący do tego, żebym szukał. To były realne kontakty, słuchajcie. Ja dzwoniłem do RPA w tej sprawie, ja dzwoniłem po całym świecie w tej sprawie, bo mi dawaliście kontakty. Ja wam bardzo serdecznie za to dziękuję. Słuchajcie, ja się dokładam do tych podziękowań. Słuchajcie, to teraz ja coś powiem, zanim przejdziemy do finału naszego spotkania, żeby nie przedłużać. Andrzej wykonał gigantyczną, tytaniczną pracę. Ponieważ my mamy taki cel w tym podcaście, że my wszyscy mamy jakieś marzenia, jakieś cele i tak dalej. My jesteśmy na tyle silni, tak ukształtowani przez sport, przez życie, że my jesteśmy w stanie zrealizować, tak jak wszyscy tu siedzimy, takie rzeczy, no rzeczy niemożliwe realizujemy w tydzień, tak? Wszystkie inne... Cuda w 5 dni, w 5 dni, mamy w 5 dzień. 3 do 5 dni, bo jesteśmy czasami zarzuceni robotą, tak? I to nie był dla nas problem...
zastanowienia się nad tym i zrealizowania takiego tematu, bo my też mamy taki plan, żeby ten podcast pokazywał wam realnie namacalne zdarzenia ludzi, które dzieją się tu i teraz, nie są przeczytane w kolorowych pismach, i takie zdarzenia, przy których my, jak zadziałamy, a w tym przypadku 90% tego działania ja musiałem Andrzeja kołczować, nie, wspierać. To jest zespół. Dobra, jesteśmy zespołem. Zespołem jesteśmy. Dokonaliśmy rzeczy niemożliwej. Oczywiście, Andrzej, cała zespół. Zasługa... Dobra, ale ja będę mówił, że to jest tytaniczna praca Andrzeja, żebyście o tym pamiętali. I my do tej pory nie wierzymy w to, co się wydarzyło, ponieważ zanim Andrzej powie o tym, co się wydarzyło i do czego zmierzamy, ja tylko zadam ostatnie pytanie naszemu gościowi. Maciek. Czy ty jesteś przygotowany na to, co się stanie po wyjściu z tego studia? Co ty zrobisz ze swoimi emocjami? Naładowany tak pozytywną energią naszą, Moniki, i widzów, i słuchaczy. Co ty z tym zrobisz, powiedz? Właśnie rano pisałem SMS-a mojej przyjaciółce, że się stresuję. Nie mogłem spać od 5.30 i stresuję się chyba bardziej tym, co nastąpi po podcaście, niż samym tym podcastem. Słusznie. Mamy plan, żeby cię nie zostawić z emocjami, ale to za chwilę Andrzej o tym powie. Biorąc pod uwagę to, jaki był odzew i ogólnie całą szaloną złożoność tego, co się tu wydarzyło, to myślę, że dużo trudnych decyzji mnie jeszcze czeka. Maćku, czy ty jesteś przygotowany i masz ze sobą slipki w kolorze różowym? Dlaczego? Żeby wyjść na basen z Andrzejem i uczciwie wykonać trening. W kolorach Giro d'Italia. Wziąłem buty biegowe, żeby się przebiec jutro rano. Także. I okłonać, i przemyśleć. No. I przemyśleć. Jutro rano, kiedy wracasz do Od 14 mam pociąg do Stargardu, a wracam we wtorek. O 14 w dniu jutrzejszym. Nie, dzisiaj wracam, jadę do Stargardu, do rodzinnego miasta. Słuchaj, a czy ty jesteś gotowy na poważne zmiany w swoim życiu? Na przykład, żeby przebukować bilety? Myślę, i spełnić swoje marzenie i wyjść jutro z trenerem Hubertem Duklanowskim na wspólny trening specjalnie przygotowany dla ciebie. Myślę, czy ty jesteś w stanie zrezygnować z biletu do Stargardu i spełnić swoje mini marzenie, a na pewno zrobić mi przyjemność i wykonać ze mną trening biegowy? Mi było bardzo miło ze swoim odbiorcą, który potrafi powiedzieć prosto w oczy, że coś mu się podoba, twórczość drugiej osoby. Rodzina by mnie po pierwsze zabiła, a po drugie i tak was nienawidzą. To może momencik, to żebyśmy troszeczkę zmiękczyli swoją rodzinę. Żebyśmy zmiękczyli swoją rodzinę, to może wszyscy złóżmy najserdeczniejsze życzenia urodzinowe Maćka mamie i Maćka tacie, którzy obchodzą i jutro, i pojutrze swoje... Nie, mama miała wczoraj urodziny, a tata ma jutro. Przepraszam na emocje, że się wtrącę, tutaj główny prowadzący. My wiemy. Też jutro. Ale nie, dlaczego ty wszystko... Ale nie, spaliłeś, reżyser spali ten. Składamy najserdeczniejsze życzenia urodzinowe rodzicom Maćka. Troszeczkę ich zmniejszy. Macie wspaniałego syna. Super. Ja zazdroszczę. Ja niestety... jest taki tekst Kazika. Najbardziej wkurwia mi u młodzieży, to już więcej do niej nie należy. I ja zazdroszczę Maćkowi po prostu tego, że ma ten młodzieńczy polot i realizuje swoje marzenia, realizuje swoje cele, gdzie większość jego rówieśników w pogoni za pieniędzmi nie dostrzega tego, co w życiu jest najważniejsze. I Maćku, ja tobie życzę, żebyś całe życie robił tak, jak robisz. Dziękuję. Kochani rodzice... Jeszcze, jeżeli mogę ci odpowiedzieć jeszcze, moi rodzice jadą dzisiaj do Międzyzdrojów na weekend urodzinowy, a ja jutro do nich dołączam. Także oj, masz tam gdzie pobiegać. Dziękuję bardzo za zaproszenie i chętnie bym z niego skorzystał, ale... Nie przyjechałbyś na urodziny rodziców, gdyby nie my. Pobiegniesz, prawda? Czy byłeś, Maćku, w Międzyzdrojach już? Byłem. Znasz trasę na Żubry? Nie. Ja ci wyślę mapkę, gdzie się dobre treningi wykonuje w Międzyzdrojach. Tam jest centrum. Poza tym Hubert cię przygotuje do tego, żebyś osiągnął swój cel biegowy. Moniko, jeszcze a jaki on zanim... jest? 42... Poczekaj. 42,54 na dychę, bo to jest długość trwania płyty Pink Floyd Dark Side of the Moon. 42,52. 42,54. Na razie 43,09 życiówkę. Panie, a jak zrobisz 39,54, to co wtedy? I tu będę szybki. Ale słuchajcie, chciałem jeszcze jednej rzeczy powiedzieć. Marzenie, żeby powiedzieć jaki wynik? 42,54. Powtórz dlaczego? Bo tyle trwa płyta Pink Floyd Dark Side of the Moon. I chciałem powiedzieć, żeby gdybyśmy wszyscy mieli takie cele, uwaga, gdybyśmy wszyscy mieli takie cele sportowe, nie takie, żeby wygrać z Kowalskim, nie przegrać z Iksińskim, tylko właśnie takie, jak ma Maciek.
na przykład, żeby powiedz w czasie, w którym czasie, który trwa jego ulubiona płyta. Myślę, że to jest dużo lepsza Monika, dużo lepsza motywacja do tego, żeby realizować swoje cele. Zależy jakie. Inna na pewno. Zależy jakie, bo pewnie do takich, żeby poprawiać swój czas, tak? Ale do jakby, wiesz, no cel realizowanie z innymi też jest dobrym celem. No, jakby, tak buduje. Znaczy dla mnie, jako sportowca, no, który obserwuje rynek sportowy, wydaje mi się, że cel Maćka jest dużo ciekawszym celem, przynoszącym dużo więcej szczęścia, radości i przyjemności z uprawiania sportu. To zależy chyba od wszystko od tego, jakie kto ma podejście. Bo słuchajcie, odbiegamy od tematu. Odbiegamy od tematu, bo chcemy zakończyć Run Forest Podcast spektakularnie. Moniko, na koniec, co radzisz naszemu gościowi po tym, jak opuści Run Forest Podcast i zderzy się z realnym życiem? Czy musimy go na coś przygotować? Na zderzenie się, wiesz, z rzeczywistością. Sławny. Żeby sławny będziesz, oczywiście. I mogą posypać się propozycje. Jakimś dworcu, wiesz. Właśnie, tak jak Andrzej. Twoje tak jak Andrzej. Moje życie się przewróciło do góry nogami. Właśnie. Pani psycholog chciała, żebyście zrealizowali jej marzenie. Nie, przepraszam. Ja powiedziałam, że ja zrealizowałam swoje marzenie, a inne mogą sobie, wiesz, być w sferze. Zaraz, ale te dwa były twoje, tak? Książka, które? Tak? Książkę napisałaś. Tak. No i ten zamożny, i ten miliarder zamożny. Niekoniecznie singiel. Nie, zaraz. Było singiel? Słuchajcie, odbiegamy od tematu. Ja chciałbym, żebyśmy teraz zakończyli to spotkanie pytaniem Andrzeja. O. I stwierdzeniem Andrzeja. Bo pewnie ma jakieś pytanie do naszego gościa, zanim... Maćku. Właśnie, ja pokażę Andrzeja. Uwaga. Czy ty znasz taką firmę Delphia Yachts? Tak. Co to jest za firma? Olecko. Produkują chyba jedna z takich większych polskich firm w Polsce. Ja słyszałem, że największa firma produkująca jachty, najbardziej rozpoznawalna marka na świecie, jeżeli chodzi o produkcję jachtów. No na pewno są bardzo znani. Akurat nie kolega facebookowy, kolega, który nie ma Facebooka, postanowił nam troszeczkę pomóc. Maciej Gałązka skontaktował mnie z właścicielem tej firmy. Czy ty znasz nazwisko Maciej Kot? Tak. Znasz takie nazwisko? Tak. To są... Nawet ja znam. Maila im pisałeś? Tak. Ale to ze 2 lata temu było. Wysłałem CV-kę. W sprawie pracy. W sprawie pracy. Posłuchaj, rozmawiałem z właścicielem tej firmy. I z Maciejem Kotem. I on prosił, żebyś do niego zadzwonił po programie. Aha. W sprawie pracy. Aha. Powiedział, że spróbuje otworzyć drzwi do kariery, żebyś mógł budować okręty. Co ty teraz z tym zrobisz? To już niestety leży wszystko w twoich rękach. Dobrze, że naładowałem telefon. Dostaniesz telefon komórkowy. Pan Maciej Kot powiedział, że nie ma problemu, żebyśmy na antenie powiedzieli o tym. Dostaniesz telefon komórkowy do pana Macieja, zadzwonisz do niego. On nie ma twojej CV-ki przed oczami, ale ma twoją prasóweczkę, którą wysłałeś do mnie przed programem, czyli to, czym się zajmujesz, czym się pasjonujesz, co byś chciał w życiu osiągnąć. Tak, możesz się teraz spocić. Możesz się napić. Już w jakiś sposób cię zna. Myślę, że to jest też dobra wiadomość dla rodziców, bo jeżeli by Maciek podjął pracę w Delphi Yachts, to wróciłby do Polski, chyba że firma wysłałaby go gdzieś za granicę do budowy tych statków. Maćku, to oczywiście nie jest jeszcze etat, natomiast to jest... zapewnienie właściciela firmy, że bardzo chętnie z tobą porozmawia, przeczytał, kim jesteś i będzie chciał zrobić wszystko, żeby ci pomóc, tak? Żebyście mogli wspólnie jakoś tam zacząć. To się nie dzieje. Więc kochani, no wiesz, rodzice Maćka, szampany proszę rozić powolutku, bo tutaj Skorykow zrobił niezłą robotę, aż mnie zamurowało. Znaczy, mimo że mnie to nie dotyczy. Chciałbym powiedzieć jedną rzecz. Oczywiście to muszą być dwie strony zainteresowane, bo jeszcze do tego, żeby podjąć pracę, no to jeszcze wiele rzeczy pewnie musi się wydarzyć. Natomiast chciałbym powiedzieć jedną rzecz. Nawet jeżeli coś się nie uda, to pokazuje, że nawet jeżeli nam się wydaje, że zrobiliśmy wszystko, żeby osiągnąć marzenie, spełnić to marzenie, to co Monika mówiła, to zawsze może być jeszcze ten krok dalej. To znaczy jeszcze może być jeden pomysł na to, żeby nie odpuszczać. Ja nie odpuściłem, bo ja poświęciłem całą środę. 20:30 jeszcze rozmawiałem z panem, który pracuje na statkach. Nie pracuje, prowadzi olbrzymią firmę żeglową i przebywa w Kinszasie, bo odbiera jakiś okręt. I powiedział, że już dzisiaj mógłby mieć pracę dla ciebie, gdybyś był inżynierem od silników, elektrykiem i tak dalej. Natomiast no niestety w tej branży musiałbyś jeszcze chwilę zaczekać.
No i niestety, to był ostatni telefon, w środę byłem już bardzo zmęczony, ale w czwartek też nie odpuściłem, tak? Czyli dodzwoniłem się do kolejnego mojego przyjaciela, Maćka Gołąski, który powiedział, dlaczego nie zrobiłeś tego od razu, dlaczego od razu do mnie nie zadzwoniłeś, tak? I on jakby pociągnął za sznureczki i spowodował kontakt z Maciejem Kotem z rzeczonej firmy i dlatego mogliśmy ten temat jakby zakończyć. Czyli nie odpuszczaj, tak jak ja nie odpuszczałem, nawet gdyby coś z tego nie wyszło, bo zawsze, jeżeli dążymy do celu, jeżeli mamy marzenia, to bardzo chcemy je zrealizować, to je po prostu zrealizujemy. Tym bardziej, jeżeli są realne, a to jest bardzo realne marzenie. Mówił do Państwa najlepszy agent Premier League, Andrzej Skorykow. Jakbym był w Olecku, to moglibyśmy pobiegać. Bo to brawo, Andrzej. Brawo. Dziękuję bardzo. Ale nie wiedziałeś, Maciek, o tym, czy już troszeczkę ci ten, bo nie, bo on tak drżały mu poliki, to widziałem, że nie, nie wie. Czyli komu drżały? Mnie drżały. No tobie. Mnie drżały, ponieważ ja bardzo emocjonalnie podchodzę do wszystkiego, a szczególnie do tego dzisiejszego programu. Ja w ogóle uważam, że on jest wyjątkowy, bo nasze wszystkie programy do tej pory były takie, że nie miały historii. To znaczy zapraszaliśmy gościa i z nim po prostu realizowaliśmy program. Rozmawialiśmy o bardzo ważnych rzeczach, cennych rzeczach. Natomiast to jest chyba, zgodzi się Daniel ze mną, to jest pierwszy nasz program, który ma pełną historię. Tak? Niespodziewany początek, przypadek zupełny. To teraz ja coś powiem od siebie, jako sprawca tego całego podcastu, bo już to jest drugi rok. Myślę, że dzisiaj osiągnęliśmy to, co założyłem kiedyś w swoich planach. I to nie było marzenie, to był cel. I zobaczcie, ile potrzebowaliśmy programów, żeby to osiągnąć. Około 45. To tylko dla wszystkich. Bo Run Forest jest dla innych, a nie jak niektóre programy tylko dla siebie. Nauczyłem go przeszkadzać i wbijać się w zdanie, co nam zarzucają. I teraz robi to z premedytacją. Ponieważ pamiętajcie, nigdy nie wiemy, co nam się wydarzy, jak wyjdziemy z budynku i co się wydarzy po wyjściu z podcastu. Tak samo tutaj. Potrzebowaliśmy około 45 programów, żeby ten program złapał pełną formułę. To jest tylko przytyk do wszystkich naszych doradców z telewizji, którzy mówią nam, jak nasz podcast ma wyglądać. Kochani, bardzo wam dziękujemy za wszystkie wasze porady. Rady nie od parady, ale pamiętajcie, że to my wyznaczamy trendy, to my wyznaczamy kierunek i to my decydujemy o tym, jak ma wyglądać najpopularniejszy podcast sportowy w tym kraju. Bardzo wam dziękujemy za spotkanie. Monika Dreger, Maciek, nazwisko? Czajka. Zapamiętajcie to nazwisko, Maciej Czajka. Bo może dzisiaj wyznaczamy my jako Run Forest, ale już za parę lat kolega Czajka będzie wyznaczał wam kierunki rozwoju na swoich jachtach i pewnie nas zaprosi, bo Skorykow nic nie robi tak bezinteresownie. On wie, że będzie mógł szampanika o łódeczkę rozbić. Ja też muszę coś jeszcze sprostować, wyjaśnić. Słuchajcie, nie myślcie, że ja to robiłem dlatego, żeby pomóc Maćkowi. Ja naprawdę podchodzę bardzo pragmatycznie. Ja chciałem zrobić dobry program, tak, który ma swój finał. Myślałem o Run Forest, także nie myślcie, że ja jestem taki dobry. To jest po prostu czyste, wyrafinowane zawodostwo. Jakbyście tego nie robili, róbcie tak, żeby pomagać innym. Dziękuję bardzo. Jeżeli Monika, mogę tylko coś dodać. Gdzie mam mówić? Macie dowolna kamera cię bierze, dowolna. Jestem aż taką gwiazdą. Jeszcze raz wszystkiego najlepszego, moi drodzy rodzice. Dziękuję za wszystko. Dobrze, a sprawcą tego wszystkiego jest Daniel Kondraciuk, który stworzył ten Run Forest, a jutro ma urodziny. W związku z tym zaśpiewajmy, nie wstydźmy się, wszyscy wy też przed kamerami, przed swoimi monitorami, zaśpiewajmy 100 lat. 100 lat, 100 lat, niech żyje nam. 100 lat, 100 lat, ale weź na siebie kamerę, żyje nam. Jeszcze raz, niech żyje nam. Niech żyje nam. Brawo, Daniel. Żebyś jeszcze kiedyś wystąpił na tym korcie na Mączce centralnie i potrafił coś zagrać. To ja powiem ogólnie, żebyś spełniał marzenia. I nie martwił się, że nieraz poplątane trochę życie przez te kable, no ale jakoś trzeba żyć. Ja czerpię z tego po prostu niezwykłą przyjemność z łączenia tych wszystkich urządzeń. Dziękuję. Bo tutaj jak widziałeś, te emocje buzowały. No, widzę emocje po prostu jak szalone dzisiaj. Jak szalone. Hubert jeszcze oczywiście chciał coś dodać. I tak, bo... i życzymy oczywiście w imieniu Maćka, no bo Maciek, żeby żywica nie przepuściła. Nigdy. Tak. Słuchajcie, bo najważniejsze jest bezpieczeństwo. Hubert wcielił się w rolę inspektora. Zapinamy pasy i uderzamy w weekend. Dokładnie tak. Wyłączam wszystkim mikrofony, chyba że Andrzej jeszcze chciałby coś dodać. Ja już mam dosyć. Ale myślę, że basta.
Dziękujemy. Miłego weekendu. Dziękujemy. Do zobaczenia.